Siema, siema, siema. Witam Was w dzisiejszym filmie. Dzisiejszy film poświęcimy czemuś, w sumie najważniejszemu, jeżeli chodzi o kurę. Czyli jajku. Co to jest i dlaczego jest? Do zobaczyska. No to witam Was serdecznie. Więc tak, każdy z nas, czyli my ludzie, traktujemy jajko jak typowy element kanapkowy. Czyli pyszny dodatek do kanapy, czy też świeża jajecznica ze szczyperki. A mało kto wie, tak naprawdę zastanawiał się, że to, co znajduje się w jajku, nie jest całkowicie przypadkiem. Wszystko, co w niej się znajduje, ma swoje miejsce i swoje działanie. Natura wymyśliła inkubator jako naturalny, znaczy jajko. Przepraszam, jako naturalny inkubator, który ma przetrzymać zarodek do momentu pełnego rozwoju. Więc jest to dosyć bardzo istotne. No ale zacznijmy od początku. Skąd się bierze żółtko i dlaczego ono tam jest i co się w nim znajduje? Żółtko, sama mówi, tam jest miejsce rozwoju zarodka, czyli tak naprawdę jest to komórka. Dokładnie mówiąc, jest to kurzy ocytem. Czyli komórka, dokładnie jajowa, prosto mówiąc, nie obijając żadną bawełnę. Tak naprawdę całe ten żółtko naprawdę zaczyna swoją akcję działania dopiero pod sam koniec jakby inkubacji tego zarodka w okresie ostatnich dni. Dlatego też często można zauważyć, że pieskańcy zrodzą się z niewchłoniętym do końca żółtkiem. Co niestety w dużych przypadkach powoduje ich skon. Taka jest naprawdę prawda. Samo żółtko, nawet możecie to zauważyć przy dosyć gotowaniu, samą tą żółtą płyn jest otoczone jedną błonką, która ma chronić właśnie przed tym, żeby to żółtko, broń Boże, się nie rozlało ani nie wylało i tym podobne, i ma być w celu jego zabezpieczenia przed jakimkolwiek uszkodzeniem. I po prostu żółtko podczas komórka jajowa, podczas posiadania, siedzenia tutaj w kurce, zbiera do odpowiedniej wielkości. Dopiero po osiągnięciu odpowiedniego wzrostu wymaganego wielkości i tym podobnie, przedostaje się do jajowodu z całą resztą. Jeżeli chodzi o zapłodnienie, kura zniesie jajko bez względu na to, czy jest zalężone, czy nie. Jest to naturalny proces ochrony przed wyginięciem gatunku, tak powiedzmy szczerze. I tym podobne. Więc tu jakby to, czy mamy koguta, czy nie, nigdy nie spowoduje tego, żeby zarodek, tak naprawdę to jajko się wydostało z tej kury i pochodziło. Tylko i wyłącznie większość z tak zwanych szczęśliwych kurek, czyli posiadające koguta, mają zapłodnienie. Zapłodnienie jajka możemy rozpoznać już po samym jakby, że tak powiem, jak to żółtko już się pojawi. Po rozbiciu jajka można zauważyć małą, białą plameczkę na żółtku i to już jest początek naszego zarodka. Ale oczywiście, żeby doszło do dalszego rozwoju zarodka, musi być spełnione odpowiednie wymagania, czyli temperatura, wilgotność i tym podobne. I tu jest taka ciekawa informacja. Same zniesienie jajka przez kurę, czyli dojrzenie komórki, zdobycie się w białko, żółtko, okrycie się białkiem, skorupkę, to jest proces 24-godzinny. Po 24 godzinach złożenia się w całości jajko, to jajko dopiero podąża jajowodem i po 24 godzinach pojawi się w gnieździe. Ucóż, jest niespodzianka, czyli mamy śniadanie, mamy jajecznicę, jest best, albo w okresie lęgowym mamy pisklęta. Jeżeli chodzi o białko, jest dodatkową osłoną żółtka i jakby to powiedzieć, uniemożliwia mu niekontrolowane przemieszczanie się po jajku między tą skorupką i tym podobne. I dzięki temu możemy zauważyć, że jak wybijemy jajko, jest takie białe, jakby powiedzieć,
sprężynka, żyłka i tym podobne, są to tak zwane skrętki, które podtrzymują na końcach jajka żółtko, żeby żółtko zachowało swój odpowiedni jakby miejsce w tym jajku. Z czasem ta pętka po prostu ulega jakby rozkładowi. Wtedy możemy poznać, że jajko jest stare. Po prostu po trzepaniu jajka można zdecydowanie zauważyć, że to się trzepie, czyli tak zwana jest zerwana. Choć ta sama skrętka może zostać zerwana przez przypadek, przez nas, bo czepniemy mocno tym jajkiem i tym podobne poruszymy i tą skrętkę wtedy właśnie zerwiemy. I tu możemy powiedzieć, że białko z 10% składa się z protein, a z 90% z wody. I żeby tak powiedzieć, jest źródłem właśnie wody dla naszego zarodka i do jego rozwoju. Co zarówno pomaga w jakby przedostaniu się, że tak powiem, wszystkich składników substancji odżywczych zawartych w żółtku do pisklęcia, właśnie ta woda, która się znajduje w tym białku. Często możemy zauważyć, że po ugotowaniu jajka, czy nawet przypuśćmy mole, bo to chyba najszybciej, nie mówimy tu może na miękko, czy też mole, można zobaczyć, że białko po ścięciu ma takie jeszcze jakby prześwity przezroczyste, to jest ten nadmiar wody, który nie zdążył jakby się zgotować i ściąć samym, że tak powiem, białkiem. Kolejną rzeczą jest tak zwana osłonka pergaminowa. Na pewno niewielu z Was zauważyło tak naprawdę tą osłonkę w samym jajku po ugotowaniu. Po prostu ubieramy skorupkę i nagle się pojawia taka buneczka, co już nas zaprzeczę, nie osobiście denerwuje, nie możemy jej za bardzo ściągnąć. I że tak obrać ładnie jajeczka, żeby było piękniej wszystko. Właśnie to jest ta błonka pergaminowa. Więc jest to jakby kolejna ochrona, która ma powodować jakby że stabilność tego żółtka i jajka całego i tym podobne. Komora powietrzna, która można zauważyć w jajku przy samym kluciu, przy ugotowaniu nawet, że mamy taką pustą przestrzeń, powstaje dopiero w momencie zniesienia przez jajka jajeczka. Wtedy dopiero przestrzeń powietrzna tak naprawdę powstaje i zjawia się w tym jajeczku i po tym możemy poznać też świeżość. Dlatego, właśnie dokładnie dlatego, ponieważ okres im dłużej leży, tym ta komora powietrza staje się zdecydowanie większa. Ostatnią rzeczą, najważniejszą jest skorupka, która powstaje w ostatnim etapie jakby zniesienia przez jajka kurę. Skorupka oczywiście składa się głównie z węglanu wapnia. I tutaj tak naprawdę wszystko, ta sama skorupka może wskazać nam, czy odżywianie naszych kur jest odpowiednie. Bo im, powiedzmy szczerze, jak skorupka jest też zbyt twarda, że tak powiem jak kapnia, jak kamień, w diecie kury występuje zbyt duża ilość wapnia. Niestety nie jest to do końca wtedy odpowiednie, bo w przypadku akurat, gdy mówimy tutaj o jajku w wylęgu, pisklak może mieć trudności z jego wydostaniem się, tylko też nie zapomnijmy, że w ostatnim etapie klucia poprzez wzrost wilgotności w inkubatorze, czy też sama kura powoduje wzrost wilgotności, skorupka delikatnie mięknie, co ma ułatwić wyjście temu pisklakowi z jajka, żeby nie miał żadnych utrudnień i tym podobne. To tak jakby dla nas, osób, które hodują kury, może być to znakiem, że po prostu w diecie kury występuje zbyt dużo wapna. Ale zaś, jeżeli skorupka jest zbyt miękka, czy też nie jest taka dosyć stabilna, jest to oznaką raz, że wapna w diecie jest zdecydowanie za mało. Wtedy możemy podawać kredę pasterną, czy też same skorupki kruszone, podkreślam, bo jeżeli podajemy w całości, niestety kury mogą się nauczyć, że jajko to jest żarcie. I wtedy może nam nagle znikać jajka z gniazd. Albo zaczynałem się tuć. Więc to taka sama zasada. Więc ważne jest to, żeby dieta była bogata w wapno, ale też nie do końca w niej przesadzać, że tak powiem. No i tak właśnie powstaje cała skorupka i to jest całe jajko,
wszystko, jest to złożony proces, nie jest to takie hopsiu, jak większość ludzi myśli, że kura sobie ma, znosi, super, świetnie i do widzenia. Nie jest to takie hopsiu, jest to proces jakby wyczerpujący też dla kury, dlatego w okresie na przykład pierzenia, gdzie jak sami dobrze wiemy, jajko składa się z bardzo dużej ilości białka, a podczas pierzenia kury tracą pióra i wymieniają pierze, tak naprawdę również potrzebują tego białka. Dlatego w czasie okresu pierzenia zazwyczaj proces niesienia jest wyłączany. Taki prosty piłka. Jeżeli chodzi o sam przykład, jeżeli mamy młode kury i w początkowej fazie pierwszych okresów znoszenia jajka pojawiają się jajka no bez skorupek, czy jakby powiedzieć z miękką skorupką, są to normalne rzeczy przy młodych jajkach. Mogą się zdarzyć, ale nie muszą, podkreślam. Czasem się to zdarzy, czasem nie. Czasem może wystąpić, że jajko urodzi się, znaczy urodzi się, zostanie zniesione z krwią, ponieważ no, pierwsze jajko, no tamte wszystkie kanały jajowodowe muszą się odpowiednio rozciągnąć, czy też kura trafi tak naprawdę za duże jajko w stosunku co do swoich możliwości. Tak prawdopodobnie było u mnie z brachmą niebieską, która na szczęście wczoraj złożyła swoje pierwsze, drugie jajko. Zrobiła to samodzielnie, bez upadku i wypadku stracenia wyjścia jajowodu. Co mnie bardzo cieszy, bo niestety by to dla niej się źle skończyło, jeżeli by się okazało, że niestety ten jajowód wyjdzie. I sam proces właśnie złożenia jajka może powodować kilku rzeczy. Jeżeli już kura jest dorosła i w pewnym momencie zaczynają się pojawiać jajka bez skorupki, jajka z miękką skorupką i pojawiają się przez kilka dni, niestety może być to objawem, że coś się niestety dzieje, że coś z naszą kurą jest nie tak, albo faktycznie, jeżeli podajemy odpowiednią ilość białka, co pierwsze powinniśmy wykluczyć, może nie. Tu już jest raczej problem chorobowy, ale jeżeli podajemy tej ilości białka zbyt małej, prawdopodobnie wtedy już niestety dajemy ilość białka, wapna, sprawdzamy to, po jakim okresie czy jajka zaczynają się poprawiać. Jeżeli tak, możemy być spokojni i pamiętać o tym, żeby właśnie poprzez kredę pasterną czy te same skorupki dostarczyć tej kurze tego wiapalnika, żeby wszystko było wszystko w porządku. Prawda, kurki? Tu właśnie czekamy na młode jajeczka. Tu już wiem, że któraś kura kolejna znosi jajka. Jest to prawdopodobnie jakaś miniatura. Nie wiem, która dokładnie, ale już pojawiły się jajka, więc mamy już kolejne jajka młodzieży. Tutaj, jeżeli chodzi o nioski, które zapomniałam wypuścić, one to chyba mnie uduszą. Jeżeli chodzi o nioski, moje nioski zrobiły sobie przerwę. W tej chwili nie znoszą jajeczek. Albo znoszą pojedyncze sztuki. O, mamuśki. Przepraszam, dziękuję. Ja już więcej tak nie będę robił. Zaraz się na mnie pogniewają. Już? Paszle, paszle. O, jest kogucik. Jest impreza. Więc jeżeli chodzi właśnie o to, trzeba bardzo pilnować naszej diety. Również poprzez na przykład samego badania żółtka, które jest tak naprawdę, jak wiecie, miejscem składowania składników odżywczych dla naszego pisklaka. Poprzez badanie biologiczne możemy sprawdzić tak naprawdę, czy żywienie naszej kury jest prawidłowe, bo wszystko tam, że tak powiem, będzie występować, jeżeli chodzi o składniki odżywcze. Ale tu jest kolejna rzecz, którą trzeba niestety powiedzieć, czym jajko może niestety jeszcze zrobić. Samo jajko w sobie niestety może być czynnikiem przenoszącym różne choroby, które nie mają jakby problemu przenoszenia się z układem rozrodczym. Więc niestety jest również nośnikiem wszystkich niebezpiecznych rzeczy, które mogą zagrażać naszym kurom i czym się kury zaraziły i przenoszą chorobę, że tak powiem, chorobę w jajeczku, więc jajko ma swoje plusy i minusy. Samo to możecie zauważyć, tu jest taka ciekawa informacja. Jajko tak naprawdę smakuje tak, czym karmisz. Przypadek, znaczy przez, powiedzmy, najlepszym składnikiem, który może odznaczyć smak jajka, jest to, że w większości pasz, choć nie wiem, czy to już jest zakazane, czy jeszcze nie, w większości pasz dla kurniosek znajduje się mączka rybna. I w niektórych momentach, niestety, gdy dajemy tej paszy naprawdę wiele, możemy poczuć to smak tej ryby, niestety, w jajku. Ja na przykład sprawdziłem sobie, że podając szpinaku, dużą ilość szpinaku, smak jajka jest delikatnie słodkawy. Więc jajko samo
że tak powiem sobie, jakby jest tym, co kura je. Tak samo można powiedzieć, i tu można warto podkreślić, że jeżeli chodzi o same wartości jaj odżywcze, wartości jaj, że tak powiem, kur klatkowych, a kur z wolnego wybiegu, naukowcy jakby podjęli taką, jakby powiedzieć, zrobili badania. Niestety warory, wartości odżywczych i tym podobne są identyczne. Faktycznie jedną dla mnie już ogromną różnicą, podkreślającą, dlaczego wolę naturalne jajeczka, że tak powiem, są walory smakowe. Są one zdecydowanie inne, jeżeli chodzi w stosunku co do jajek skór fermowych. Dzisiejszy hashtag to jest jajo. Tu prawdopodobnie, zobaczymy jak to wyjdzie, od jutra robię sobie przerwę na weekend, ponieważ całe dnie kompletnie w pracy, więc sobie robię przerwę na weekend od YouTube'a, więc Wam życzę ewentualnie miłego weekendu, ewentualnie się zobaczymy tak czy nie. Mam nadzieję, że temat się Wam spodobał. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzu. Aha, i powiedzcie mi, jaka była Wasza reakcja na Wasze pierwsze jajko. Uwierzcie mi, że jak moje pierwsze wnioski doczekały się pierwszego jajka, to radość była nieziemska. Oczywiście pierwsze jajko, mimo tego, że potrafię zjeść jajecznicę z 5 jajek, było z jednego jajka. Było to po prostu święto w domu. Dla mnie wielka radość, że takie jajeczko się pojawiło już u mnie w kurniku i każdy kolejny dzień był tego, czy będzie ich więcej, czy nie, czy ta kura sama zniesie, czy nie i tym podobne, jeszcze raz zniesie. Tam się okazało, że było 3 dni przerwy, tyle się nacieszyłem z jajek i dopiero pojawiły się już kolejne, tam było już ich około 5, więc po prostu radość nieziemska, więc podzielcie się waszymi historiami, jak to u was było, że tak powiem. I jak zareagowaliście na to pierwsze jajko w kurniku? Czy był to dla Was moment wyczekiwania? Bo ja osobiście liczyłem oczywiście tygodnie, tam się spóźniły tydzień, że tak powiem, do pierwszego jajka, więc oczywiście już co jest nie tak, co się dzieje, co choinka źle zrobiłem, dlaczego kura nie znosi jajka, może i źle, może i niewygodnie i tym podobne. No ale tak się niestety zdarza. Kury potrafią znosić jajka od 21 do 26 tygodnia. A jeżeli chodzi o kury ozdobne, może to wystąpić nawet w okresie 33 tygodnia. W większości wypadkach jest tak na przykład przy brachmach, więc jest ten proces, że tak powiem, opóźniony, ale to ze względu, że pamiętajmy, kury, które zostały stworzone do produkcji jajek, są całkiem inne niż kury, które mają wyglądać, czy też stworzyć, wyglądać jak hodowla. Więc moi drodzy, ja kończę, czekam na Wasze historie. Pamiętajcie o hashtagu do zobaczyska. Ja się śpieszę do pracy, a jeszcze trzeba tu ogarnąć zwierzynic. Trzymajcie się.